Zaczynamy. Dziękuję bardzo za wprowadzenie i za zaproszenie. Jest mi bardzo miło przedstawić wnioski z badania, to byłoby zbyt duże słowo, ale z takiego krótkiego researchu na temat żeglugi śródlądowej. Zrobiłem to oczywiście w kontekście geopolitycznym ze względu na nasze spotkanie. Ja nazywam się Piotr Krzemiński. Przez ponad rok pracowałem w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w zespole doradców pani minister. Niestety z początkiem listopada przygoda z wiadomych powodów się skończyła. Byłem też zatrudniony w PKP w Departamencie Analiz Rynkowych. No i mówiąc krótko, z infrastrukturą troszeczkę już miałem wspólnego. Przyznam szczerze, z żeglugą śródlądową mniej niż więcej, bo w pracy w ministerstwie zajmowałem się głównie tematyką drogową i lotniczą, natomiast w PKP z oczywistych powodów koleją. Żegluga śródlądowa jest tematem dla mnie relatywnie nowym, dlatego z góry uprzedzam, że jeśli będą pytania, na które teraz nie będę mógł odpowiedzieć, to oczywiście zrobię to jednak nieco później. Natomiast na wszystkie te, które będę znał jakąkolwiek odpowiedź, to oczywiście będę ją adekwatnie adresował. Żegluga śródlądowa w Polsce jest tematem bardzo słabo znanym. Jeśli kogoś się pyta o to, czym jest żegluga śródlądowa, to niestety wiedza na jej temat jest niewielka, a to z tego powodu, że sukcesywnie, można powiedzieć, że nawet od 1949 roku inwestycje na rzecz żeglugi śródlądowej nie były wystarczające. Nie było roku, w którym pieniądze wydane na żeglugę śródlądową byłyby w stanie zaspokoić jej podstawowe potrzeby. No i ten stan trwa, można powiedzieć, do dziś. W tej krótkiej prezentacji chciałbym zaadresować trzy rzeczy zgodnie z przedstawioną agendą. Po pierwsze, najpierw zarysować bardzo ogólnie znaczenie geopolityczne żeglugi śródlądowej. Potem powiedzieć, jakie są kluczowe fakty o żegludze śródlądowej generalnie i w Polsce. Na samym końcu zdefiniować najważniejsze wyzwania, oczywiście w kontekście żeglugi śródlądowej dla Polski. Zaczynamy zgodnie z agendą od znaczenia geopolitycznego. Życie w sąsiedztwie rzek jest źródłem wielu przewag. Myślę, że z tym stwierdzeniem nikt nie będzie dyskutował. Miasta, które są zlokalizowane w okolicach rzek, charakteryzują się istotnymi przewagami, które w porównaniu do miast, które nad tymi rzekami się nie znajdują. A to wynika z funkcji, jakie rzeki pełnią. Wśród tych funkcji można właściwie wyróżnić trzy główne grupy. Po pierwsze, jest to najprościej rzecz biorąc źródło wody. Źródło wody dla przemysłu, dla rolnictwa, dla energetyki. Jest to też z tego powodu źródło usług turystycznych. Miasta, które są zlokalizowane w tej okolicy, mogą z tych zasobów korzystać. Po drugie, jest to bariera naturalna, która z jednej strony może być wykorzystywana dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, a z drugiej strony jest naturalną barierą dla przemarszu obcych wojsk. Jakkolwiek jest to kategoria abstrakcyjna, to też ma znaczenie. I po trzecie, to właściwie najważniejsze w kontekście tej prezentacji, jest to naturalna droga. Można nią transportować ludzi, można nią transportować towary. Jest to, jak później wykażę, dużo szybsze, tańsze i lepsze dla środowiska. I jaki to ma związek z geopolityką? Otóż rzeka jest istotną kategorią geograficzną, a geopolityka to nie jest nic innego, jak badanie wpływu czynników geograficznych na czynniki społeczne, ekonomiczne i polityczne. Wobec tego, i to też bardzo dobrze widać na tej mapie, jak i na kolejnych, historycznie ludzie wybierali miejsca nad rzekami, ponieważ mogli w ten sposób korzystać z funkcji rzek, o których przed chwilą wspomniałem. W trakcie tej prezentacji szczególnie chciałbym się skupić na tej trzeciej funkcji, czyli funkcji transportowej, bo żegluga to nie jest nic innego jak rodzaj transportu i dzięki żegludze państwa, a właściwie miasta w tym wypadku się bogaciły, ponieważ z jednej strony był to ośrodek handlu, a z drugiej strony żegluga generowała też dodatkowe oszczędności w kontekście innych środków transportu, które były źródłem dodatkowego kapitału, który można było wykorzystać na zaspokajanie dodatkowych potrzeb. A więc mówiąc krótko, rzeki mają istotne znaczenie geopolityczne i w tym kontekście także żegluga śródlądowa. Jakie są kluczowe fakty związane z żeglugą śródlądową? Po pierwsze, żegluga śródlądowa to tani, bezpieczny i niskoemisyjny środek transportu. Dane, które tutaj prezentuję, pochodzą ze strony Wrocławskiego Stowarzyszenia Sympatyków Żeglugi Śródlądowej. Oni z kolei korzystali z badań niemieckiego instytutu zajmującego się żeglugą śródlądową. No i z niego po pierwsze wynika
to, że żegluga śródlądowa na tle transportu kolejowego i drogowego jest dużo tańsza i bardziej efektywna. Dużo to znaczy prawie trzykrotnie w stosunku do transportu drogowego. Wynika z niego też dużo mniej wypadków i tutaj różnica jest kolosalna. Na 100 tonokilometrów w transporcie drogowym trzeba ponosić koszt średnio prawie 1 euro. W przypadku transportu wodnego, w tym wypadku chodzi oczywiście o transport śródlądowy, jest to mniej niż 1 eurocent. Podobnie jest w przypadku emisji zanieczyszczeń, konkretnie CO2, czyli dwutlenku węgla. W tym wypadku mówimy o różnicy ponad pięciokrotnej, ponownie na korzyść transportu śródlądowego, wodnego śródlądowego w stosunku do transportu drogowego. Idąc dalej, już bardziej w kontekście Polski. Polska znajduje się w obrębie trzech międzynarodowych szlaków śródlądowych. Po pierwsze E70, czyli ten niebieski, jest to połączenie Rotterdamu z Kłajpedą. W Polsce łączą tak naprawdę Odrę z Wisłą. Po drugie czerwone E30, jest to połączenie Świnoujście-Dunaj, które łączy się w Bratysławie. I po trzecie jest to E40, czyli kolor żółty, połączenie Gdańsk-Odessa, czyli połączenie Bałtyku z Morzem Czarnym. Ważne jest podkreślenie w tej sytuacji, że te szlaki śródlądowe są w pewnym sensie, w przypadku Polski oczywiście, kategorią wirtualną, bo zostały one nakreślone w konwencji tzw. AGM, która została sformułowana przez ONZ w 1996 roku. I są tak zwane szlaki międzynarodowe, ale w Polsce zaledwie 6%, o tym też będzie za chwileczkę mowa, 6% łącznej długości tych niebieskich, czerwonych i żółtych odcinków spełnia normy międzynarodowe. 6%, nieco ponad 200 km na 3300 km wszystkich dróg wodnych w Polsce. O tych statystykach dokładnie mówi ten slajd. Zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, wymagania międzynarodowe spełnia w Polsce około 6% długości dróg wodnych. Drogi wodne generalnie dzielimy na 7 klas. 1A, 1B, 2, 3, 4, 5A i 5B. To jest widoczne w trzecim wierszu od góry. Do klas międzynarodowych zalicza się klasy od 4 wzwyż, natomiast wszystkie poniżej to są klasy, to są drogi wodne o znaczeniu regionalnym. Klasy nadaje się w zależności od kilku kategorii, kilku kryteriów, przy czym najogólniej rzecz biorąc trzeba powiedzieć, że klasa zależy od tego, jak duży statek może przepłynąć daną drogą wodną. I żeby dać Państwu obraz tego, jak to wygląda, klasa 4 oznacza, że po tej drodze wodnej może przepłynąć statek załadowany między 1000 a 1500 ton, 5A między 1500 a 3000 ton, 5B wszystko powyżej 3000 ton. Oczywiście to oznacza, że dana droga wodna musi być dostosowana pod względem szerokości, śluzy muszą mieć odpowiednie parametry, mosty, które tam się znajdują, też muszą być na odpowiedniej wysokości. W przypadku Polski mamy 3654 km dróg wodnych. 92% z tych dróg jest zdatne do eksploatacji, przy czym 6%, a dokładnie 214 km, to są drogi o zasięgu międzynarodowym. Cała reszta, w tym znacząca większość, to są drogi wodne o klasie 1, 1A i 2. Mówiąc krótko, w Polsce mamy do czynienia z bardzo niską jakościową infrastrukturą na potrzeby żeglugi śródlądowej. Jest to oczywiście stan na rok 2014, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego. Myślę, że najlepiej obecny stan obrazuje ten slajd i ta mapka. W zależności od tego, jak gruba jest dana droga wodna, można rozpoznać, jaka jest jej klasa. Im grubsza, tym wyższa klasa. No i jeśli Państwo się przyjrzą, to bardzo łatwo zauważyć, że te najgrubsze odcinki, czyli te o klasie od 4 wzwyż, jest ich bardzo niewiele. Jest to kawałek przy Szczecinie, kawałek między Bydgoszczą a Warszawą, kawałek w okolicach Krakowa i to właściwie wszystko. To są jedyne drogi, po których mogą się poruszać statki w transporcie międzynarodowym. Cała reszta to są drogi o charakterze regionalnym. Należy tutaj też zwrócić uwagę na to, że większość transportu lądowego, i o tym też będzie mowa na kolejnych slajdach, odbywa się na Odrze. Na tak zwanym odrzańskiej drodze wodnej. Jest to odcinek od Szczecina w dół. I znacząca większość transportu cargo odbywa się na terenie województwa zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Jest to ponad 80% zgodnie z nagłówkiem. Tylko odcinek dolnej Odry znajduje się w europejskiej sieci żeglugi śródlądowej TEN-T. TEN-T jest to skrót od transeuropejskiej sieci transportowej i w skrócie sprowadza się do zdefiniowania korytarzy transportowych na terenie Unii Europejskiej. Przez Polskę przechodzą dwa główne korytarze. Jest to korytarz Bałtyk-Adriatyk, północ-południe oraz korytarz wschód-zachód, Morze Północne-Bałtyk,
aż do Łotwy i Estonii. Korytarz transportowy to są różne rodzaje transportu. To jest transport drogowy, kolejowy i też żegluga śródlądowa. O ile w przypadku transportu drogowego i kolejowego, w ramach tych dwóch korytarzy, o których przed chwilą wspomniałem, istnieje wiele połączeń drogowych i kolejowych, które będą dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, tak w przypadku żeglugi śródlądowej stan jest taki jak na tym slajdzie. Czyli w ramach TEN-T objęty jest tylko krótki odcinek w okolicach Szczecina, krótki odcinek Odry. Cała reszta jest pusta. Oczywiście w ramach TEN-T są też porty, które na tym slajdzie są także widoczne, jednak drogi wodne nie są objęte transeuropejską siecią transportową, co jednoznacznie mówi o tym, o jakich zaniedbaniach w przypadku polskich polityków, trzeba powiedzieć to jasno, tutaj mówimy, bo jest to przede wszystkim zaniedbanie po stronie politycznej, że nie udało się wystarczająco wywrzeć wpływ na decydentów europejskich, aby włączyć TEN-T aby włączyć polskie drogi wodne do sieci TEN-T. Z tego co wiem, komisarz odpowiadający za to, które odcinki do TEN-T były włączone, po prostu stwierdził, że wasze drogi wodne są zbyt niskiej klasy. Najpierw dostosujcie to do tej klasy, przynajmniej czwartej, a potem możemy mówić o włączeniu do sieci transeuropejskiej. Oczywiście polskie władze stwierdziły, że jest to zbyt kosztowne, na ten moment mamy inne priorytety w postaci dróg i kolei. Żegluga śródlądowa odgrywa marginalną rolę w polskim systemie transportowym. Bardzo dobrze widać to na tych dwóch tabelkach. Po pierwsze, jaka jest struktura przewozów w transporcie lądowym. Jeśli porównamy, jaki jest udział transportu śródlądowego całej, nazwijmy to tak zwanym modal share, czyli jaki jest udział transportu lądowego w transporcie lądowym generalnie, widzimy, że w 2012 roku było to 0,1% w porównaniu do 81,9% dla transportu drogowego i 18% dla transportu kolejowego, co jest zdecydowanie poniżej średniej europejskiej, która dla transportu śródlądowego wynosi 6,7%. To jest średnia. My nie mówimy tutaj o Niemcach, którzy mają 12%, o Holandii, która ma 38%, mówimy o średniej europejskiej. Proszę zobaczyć, jak daleko w tyle jesteśmy od średniej europejskiej, jeśli chodzi o udział transportu śródlądowego w przewozach. Jeszcze ciekawsza, wydaje mi się, jest ta druga tabela, która pokazuje, jak z roku na rok malało zainteresowanie żeglugą śródlądową w Polsce, a także na tle innych krajów. W 2013 roku mówimy o rocznym przewozie towarów na poziomie 5 milionów ton. Dla porównania Niemcy to jest 230 ton, Holandia 356 ton. Tonaż ten zmalał od 2007 roku o 50%. Te dane pochodzą z raportu ONZ, z raportu, który został wydany w ramach Global Compact. ONZ Global Compact, czyli takiego programu, który wspiera różne inicjatywy infrastrukturalne na terenie Polski, przy czym ostatnio bardzo duży nacisk kładą na żeglugę i w ramach tego wydali raport Bałtyk, raport Żegluga Śródlądowa Wisła i z tego co wiem w drodze jest raport Żegluga Śródlądowa Odra. Zwróćmy uwagę na to, jak wygląda tabor żeglugi śródlądowej w Polsce. Mówiąc krótko, jest on stary. Zdecydowana większość transportu to jest przynajmniej sprzęt 25-letni. W wielu przypadkach nawet jeszcze starszy. Bardzo niewiele taboru ma mniej niż 25 lat. Z tego, co czytałem w jednym z raportów, na ten moment, jeśli chcielibyśmy dostosować infrastrukturę dróg wodnych do stanu, który by pozwalał na zaklasyfikowanie ich do klasy czwartej lub wyższej, potrzeba by inwestycji między 8,5 miliarda a 15 miliardów złotych. Dla porównania roczny koszt programu 500+, to jest około 20 miliardów, jeśli dobrze kojarzę rocznie. No to mówimy tutaj o połowie programu 500+. Tyle trzeba by zainwestować w drogi wodne w Polsce. I mówię tutaj nie tylko o infrastrukturze, ale też o taborze, do tego dotyczy ten slajd. Wtedy moglibyśmy mówić o infrastrukturze o taborze, który pozwalałby na przemieszczanie się w flocie międzynarodowym. No i trzeci punkt z tej prezentacji, czyli wyzwania dla Polski. Zacząłem od tych najważniejszych i tych najbardziej ogólnych. Czyli brakuje nam jasno sformułowanej przez państwo polityki wspierania żeglugi śródlądowej. Tutaj po pierwsze mowa o konwencji, o której wspomniałem na samym początku, czyli o porozumieniu o śródlądowych drogach wodnych, które zostało stworzone przez jedną z komisji w ramach ONZ w 1996 roku. I co bardzo ciekawe, Polska ratyfikowała wszystkie konwencje, które dotyczą transportu lądowego. Były dwie konwencje. Wszystkie konwencje, które dotyczą transportu szynowego, to też były dwie konwencje. A nie ratyfikowała żadnej konwencji, właściwie jednej, najważniejszej, tej, która dotyczy śródlądowych dróg wodnych. Na ten moment podpisały tę konwencję 22 kraje.
tym niestety nie ma Polski. Z tego co wiem, obecny minister nowo powołanego Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej jako tą ratyfikację tej konwencji wpisał na swojej liście priorytetów do zrealizowania w najbliższej kadencji, co cieszy, no bo wielu specjalistów, bez względu na opcję polityczną, bez względu na to, czy są niezależnymi ekspertami, czy pracują w ministerstwie, są zgodni co do tego, że ratyfikacja tej konwencji jest na ten moment najważniejszym krokiem do wykonania, ponieważ bez tej ratyfikacji tak naprawdę nie możemy, albo inaczej, staranie się o dofinansowanie unijne jest bardzo trudne. Współpraca z innymi krajami jest istotnie utrudniona. Szczególnie ma nam to za złe Ukraina, która ratyfikowała tę konwencję, a przez to, że my tego nie ratyfikowaliśmy, wspólne projekty śródlądowe są istotnie utrudnione. No wobec czego nie pozostaje nic innego jak jej ratyfikację. Oczywiście z drobnymi komentarzami ze strony polskiej, bo jest tam kilka elementów, które na ten moment dla Polski są niekorzystne, ale myślę, że z tym, z tego co wiem, zgadzają się politycy. Ratyfikacja tego jest możliwa i w tym momencie najważniejsza dla interesu polskiej żeglugi. Po drugie, jeśli mowa o państwowej polityce w zakresie żeglugi śródlądowej, należy doprowadzić do aktualizacji krajowych dokumentów strategicznych. Na tym slajdzie zacytowałem najważniejszy z nich, który powstał w 2013 roku. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030. Obecny rząd zgadza się z tym, że realizacja tej strategii należy do priorytetów. Oczywiście trzeba go w pewnym stopniu zaktualizować, ale co do zasady zgadzają się z zawartymi tam wnioskami, także w zakresie żeglugi śródlądowej. Należy zwrócić uwagę, że w tej strategii albo największy nacisk dotyczy Odry, czyli rozwój tak zwanej odrzańskiej drogi wodnej. W drugiej kolejności jest mowa o inwestycjach strategicznych na terenie Wisły, co najprawdopodobniej wynika z tego, że na ten moment największa część handlu jest skupiona na Odrze. Wspomniałem wcześniej o tych 80%. No i o tym, że tak naprawdę inwestycje na terenie Odry na ten moment są osiągalne. W przeciwieństwie do Wisły, która wymaga tych inwestycji dużo większych. Jeśli mowa jeszcze o polityce państwa, chciałbym zwrócić uwagę na kluczową rolę trzech chyba najważniejszych urzędów, jednostek administracji publicznej, które mają w zakresie żeglugi śródlądowej największy wpływ. Jest to KZGW, czyli Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, wspomniane już Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Urząd Żeglugi Śródlądowej. Rzeczy należy zwrócić uwagę, że taki urząd znajduje się w kluczowych miastach Polski, nie ma urzędu centralnego. Nadzór nad urzędami żeglugi śródlądowej sprawuje wspomniane KZGW. W tym kontekście bardzo istotnym wyzwaniem jest komunikacja między politykami, między ministrami. Jak czytałem różne fora specjalistyczne w zakresie żeglugi śródlądowej, to wielokrotnie pojawiał się głos, że polscy politycy nie mówią jednym głosem. Bardzo często do podjęcia relatywnie prostej decyzji potrzeba akceptacji ministra środowiska, ministra transportu i w tym wypadku jeszcze będzie trzeci minister, który odpowiada za żeglugę śródlądową. Ten i minister finansów. W zakresie akceptacji projektu. No tak, myślę, że... Budżet trzeba w końcu znaleźć, tak. Szczególne, że rozpoczynają swoje lobby. Jak w ogóle wygląda lobby przemysłu? Znaczy nie przemysłu, przepraszam, transportu. Do tego za chwileczkę przejdziemy. O lobby mówię na kolejnym slajdzie, właśnie na ostatnim slajdzie. Także najważniejszą sprawą, jeśli chcemy na żeglugę śródlądową w Polsce spojrzeć poważnie, musi być wola do współpracy po stronie polityków. I w tych czterech punktach starałem się streścić te najważniejsze, tak jakby podcele. Jednak wola polityczna w tym momencie jest najważniejsza. To znaczy mogę spokojnie powiedzieć, od 25 lat, czyli od czasu transformacji gospodarczej, priorytetem były drogi, priorytetem były koleje, natomiast żegluga śródlądowa była zapomniana. I przyznam szczerze, jak tak zacząłem sobie zadawać wewnętrznie pytanie, dlaczego kilka razy, no bo właśnie można stwierdzić, że te grupy interesów były zbyt silne, że nie było lobby, które by stwierdziło, ok, no to w takim razie inwestujmy w żeglugę śródlądową, no to miałem trudności z odpowiedzią na to pytanie. Być może wynika to z doświadczenia, z rozmowy z ekspertami na jakichś konferencjach, których jeszcze nie miałem okazji zbyt wielu odbyć. Ale jest to tym bardziej zaskakujące, że polityka Unii Europejskiej jest kompletnie inna. W Białej Księdze na temat transportu Unia Europejska bardzo wyraźnie mówi, słuchajcie, inwestujemy w środki transportu, które są ekologiczne, które są bezpieczne. Po danych bardzo dobrze widać, że żegluga śródlądowa do takich należy. Do 2030 roku 30% transportu drogowego
ma zostać przeniesiony właśnie do transportu kolejowego i transportu śródlądowego zgodnie z Białą Księgą Unii Europejskiej. Do 2050 roku ma być to kolejne 50%. Także tutaj kierunki strategiczne Unii Europejskiej są jednoznaczne. Zastanawiam się, dlaczego w przypadku Polski nie ma tak zdecydowanych kroków w tym zakresie i myślę, że to jest dobry punkt do dyskusji po tej prezentacji. Po drugie, potrzebna jest poprawa stanu technicznego dróg wodnych i taboru. Dane jasno mówiły o tym, że infrastruktura dróg wodnych w Polsce jest bardzo słaba, tabor jest przestarzały, a więc potrzeba projektów inwestycyjnych, które przyczynią się do poprawy tego stanu. I na konferencji, która odbyła się całkiem niedawno, bo 9 lutego, zorganizowanej przez wspomniane przed chwilą Ministerstwo odpowiedzialne za żeglugę śródlądową, było wyraźnie powiedziane, drodzy Państwo, żegluga śródlądowa wraca do łaski. Myślę, że to cieszy, ponieważ no, chyba po raz pierwszy od 8 lat premier w trakcie expose powiedział, że polskie drogi wodne muszą być żeglowne. A więc należy się spodziewać, że obecna ekipa rządząca weźmie ten temat pod lupę. Zobaczymy, z jakim skutkiem. Zdanie, czy transport Zalewie Wiślanym jest zaliczany jako śródlądowy, czy nie? Tak. Kwestia przekopania bliżej. To jest jeden z tematów. Kanał Śląski między innymi. Tu chyba o tym mówię. Tak, trzeci punkt. Mierzeja, kaskadowanie i wspomniana Odrzańska droga wodna. Czyli potencjalny transport przybrzeżny od Elbląga przez Mierzeję do Gdańska to też by się do tego zaliczał. Tak. Bo też niekiedy się zalicza do szerokiej równości śródlądowej, też taki transport przybrzeżny. Tego co wiem, to zalicza się do śródlądowego. Projektów długoterminowych. Tak, dlatego, że nie znają warunków bałtyckich. Nie znają warunków bałtyckich? Nie znają, oczywiście. Ale to dojdziemy do tego. Nie znają warunków bałtyckich, znają warunki rzeczne. Polacy nie są narodem morskim. Po prostu myśleć kategoriami morza. Takiego jak Bałtyk. Wspomniałem o tej konferencji z 9 lutego, ponieważ... A premierzy w dodatku potrafią stanowczo, najbardziej stanowczo odpowiadają się na te tematy, o których nie mamy zielonego pojęcia. Najłatwiej oczywiście. To już będzie... Jak się coś wie, to można mieć wątpliwość. Fakty nie wiem, jak nie przeszkodzi. A ten rejon między Wisłą a Odrą, tam rzeczywiście jest potrzebny kanał. I to nawet narzuca pogląd, że tak powiem, pozytywny pogląd w stosunku do krajowej żeglugi. Ona jest stamtąd, więc to jest źle. No już kanał jest, Bydgoski, ale to tylko częściowo. Priorytetem jest wciąż ten układ południkowy, a nie obowiązkowy. Z tej prezentacji widać, tak? Później nacisku na Odrę i na Wisłę, a nie na przykład na Noteć czy na Bóg. Dopiero Austriacy zaczęli to robić. Przy czym? W pierwszej kolejności na Odrę. Takie są strategiczne kierunki. I to jasno mówi ta strategia do 2020 roku. Też jasno mówi, że strefa Wisły będzie realizowana w drugiej albo nawet trzeciej kolejności. Tak, nie mówię dokładnie, ale bardzo, bardzo zaskakujące sformułowania tam zostały wprowadzone, mówiące właśnie o tym, że Odra będzie miała priorytet na tle pozostałych odcinków. Ale niech on skończy, przepraszam. Kilka ciekawych wątków się zaczyna pojawiać do dyskusji, to cieszę. Jesteśmy już chyba przed ostatnim slajdem. Wspomniałem o tej konferencji, bo właśnie na niej zaprezentowano priorytety i długo, i krótkoterminowe w zakresie żeglugi śródlądowej. Na tej prezentacji przedstawiłem długoterminowe i to też wybrane, bo nie wszystkie, tam było ich kilkanaście. Natomiast wybrałem te najciekawsze. No i wśród nich jest przystosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej do klasy 5A, budowa odcinka kanału Odra-Dunaj, czyli kontynuacja tego korytarza, o którym powiedziałem na samym początku, ze Świnoujścia do Bratysławy, budowa kanału Śląskiego, no i modernizacja odcinków związanych z Wisłą. Ciekawy też jest ten ostatni punkt, wdrożenie zharmonizowanego systemu usług informacji rzecznej. Ponownie, jak wczytywałem się w literaturę, też opinie ludzi na różnych forach internetowych, bardzo często pojawiał się zarzut, że ten system informacji rzecznej, czyli komunikowania się między sobą statkami jest niespójny. Dochodzi do kuriozalnych sytuacji, w których
no, na sąsiadujących odcinkach są różne systemy informacji rzecznej. Nie jestem jeszcze specjalistą w tym zakresie, ale z tego co zrozumiałem w praktyce sprowadzało się do tego, że trzeba było przełączać systemy między sąsiadującymi odcinkami rzecznymi, jeśli barka się po nich porusza. Oczywiście, kiedy mówimy o projektach długoterminowych, to pojawia się pytanie, skąd wziąć na to pieniądze. I także na tej konferencji, moim zdaniem, w bardzo zgrabny sposób zostało to zaprezentowane, gdzie jasno pokazano, że no, mamy tak naprawdę cztery źródła. Budżet państwa, fundusze Unii Europejskiej, środki z instytucji innych niż Unia Europejska, no i środki prywatne, chociażby w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Generalny przekaz tej prezentacji w zakresie finansowania był taki, że obecny budżet przewiduje bardzo małe środki na modernizację infrastruktury i taboru na potrzeby dróg wodnych, na potrzeby żeglugi śródlądowej. Dla porównania, w poprzedniej perspektywie unijnej środki na żeglugę śródlądową stanowiły jakieś 0,5% wszystkich środków przeznaczonych na transport. Nieco lepiej jest w obecnej perspektywie 2014-2020, jest to 1,36% wszystkich środków na transport. Cały czas mało, ale ponad dwukrotnie więcej w porównaniu do poprzedniej perspektywy. Także wspomniałem też wcześniej o tych 8,5 miliarda złotych, które są potrzebne na dostosowanie polskiej infrastruktury do warunków międzynarodowych. Mówimy tu o ogromnych pieniądzach, na których od wielu lat nie ma, przy czym najbardziej obiecujące, można powiedzieć, są tutaj środki, cały czas środki z funduszy Unii Europejskiej. Jest to między 300 a 500 milionów złotych w kontekście całej perspektywy. A więc sami Państwo widzicie, jakie są potrzeby, a jakie dostępne środki do sfinansowania tych potrzeb. Ostatni slajd z ostatnim wyzwaniem dla Polski w tym kontekście, czyli szeroko rozumiana edukacja społeczna. Na samym początku tej prezentacji powiedziałem, że kiedy zapyta się przeciętnego Kowalskiego, z czym kojarzy mu się żegluga śródlądowa, na pewno miałby bardzo duży problem z odpowiedzią, bo po prostu nie słyszał o tym środku transportu. W tym kontekście bardzo ważne jest, aby przeprowadzić odpowiednią akcję edukacyjną, zarówno na poziomie szkół średnich, jak i na poziomie szkół studiów, na poziomie studiów. Ważny jest lobbying i o tym mówiliśmy przed chwilą. W Polsce nie wykształciły się jeszcze odpowiednie instytucje, stowarzyszenia, organizacje, które lobbowałyby na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce. Bardzo ważnym ośrodkiem w Polsce jest Wrocław i tam jest bardzo dużo stowarzyszeń. Jest zresztą bardzo dobrze prowadzona przez nich strona internetowa, która zawiera w miarę aktualne informacje. Istotnym ośrodkiem też jest oczywiście Szczecin, Świnoujście. Jest też moja rodzinna Bydgoszcz. Ale poza tym żegluga śródlądowa w świadomości lokalnych działaczy raczej nie istnieje. Ważne są inicjatywy obywatelskie, czyli stowarzyszenia, które propagowałyby żeglugę śródlądową. No i w ten sposób udałoby się docierać do świadomości polityków, którzy myślą, że ważny jest transport drogowy. Ważny jest ostatnio też transport częściowo kolejowy, natomiast kompletnie nie myśli się o drogach wodnych. I ostatni element, który też jest ważny, to badania. I w tym kontekście ważne jest chociażby taka organizacja jak nasza, czyli Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Wielokrotnie na forach internetowych pojawiały się zarzuty, że nie ma poważnych badań na przykład na temat popytu na usługi żeglugi śródlądowej. Oczywiście w trakcie tej konferencji 9 lutego pewne dane zostały podane, jednak no, istnieje wiele dyskusji na temat ich wiarygodności. Żeby przytoczyć te badania, na terenie Odry, jak Państwo pamiętacie, na ten moment żegluga śródlądowa to jest rocznie jakieś 5 milionów ton. Zgodnie z prognozami w perspektywie krótkoterminowej na terenie Odry mówi się o przewozie na poziomie 20 milionów ton, na terenie Wisły na poziomie 7 do 13 milionów ton rocznie.
To są aktualne szacunki, jednak wielokrotnie spotkałem się z opinią, że te dane, zresztą jak każde, można by skonstruować w inny sposób i tak naprawdę nie zostało jeszcze przeprowadzone kompleksowe, rzetelne badanie tego, jak kształtuje się popyt na żeglugę śródlądową, na usługi transportowe w ramach żeglugi śródlądowej w Polsce. Myślę, że jest to bardzo ważny obszar, w którym także Polskie Towarzystwo Polityczne mogło się zaangażować. No i wszystko w naszych rękach. To jest ostatni slajd, zgodnie z moją zapowiedzią. Bardzo dziękuję za uwagę. I myślę, że teraz jest czas na dyskusję, pytania, komentarze. Brawo za prelegenta i krzyżę. Do dyskusji. Ma pan absolutną rację, że prawie znajomość spraw żeglugi śródlądowej, powiązań śródlądowych wodnych jest zerowa. Rok temu czy półtora, już nie pamiętam, byłem na posiedzeniu logistycznej takiej imprezie. To było posiedzenie komisji jakiejś sejmowej, gdzie właśnie promowano żeglugę śródlądową. Jeden z posłów, który bardzo tę żeglugę promował, zwłaszcza kanał Odra Dunaj, to jest teraz na tym rozsądne rozwiązanie. Nie słyszał o rzece, która się nazywa Beczu. Natomiast to pojawiał się z pełną swadą, z ogromną zajawnością tematu, jak mi się zdawało, o kanale, który nie może tej rzeki ominąć. Dla Beczu, ona jest kluczowym elementem. Pan wspomniał o geopolitycznej wadze sieci rzecznej. Najważniejszym czynnikiem, który dzisiaj nie działa, ale działał no jeszcze na pewno w XVII wieku, czyli przez większą część historii, to było coś zupełnie innego. Rzeka zapewniała powrót. Nawigacja lądowa jest na terenie słabo zawodnionym, znaczy, gdzie nie ma jakichś takich oznak, gdzie to pozwala nam się umieścić w przestrzeni, nawigacja śródlądowa, chodzenie po lądzie i określanie, gdzie jesteśmy i jak trafić do domu, jest znacznie trudniejsze niż na morzu. A w szczególności Europa przez większą część swojej historii była pokryta lasami. Nawigacja leśna. Nie ma nawet praktycznie, to jest tylko na szczęście. Rzymianie, którzy budowali drogi, bo legiony rzymskie budowały drogi w Europie, które do dzisiaj przetrwały, niektóre są jeszcze użytkowane, budowali te drogi bardziej dla możliwości powrotu niż dla wygody. Legiony rzymskie posuwając się wyznaczały za sobą drogę. Jeżeli nie miały zajęcia wojennego, to pierwszym zajęciem było budowa obozu na końcu wyznaczonej drogi, a drugim dopiero zajęciem była budowa drogi. Ale najważniejsze było wyznaczenie, ponieważ inaczej mieliby ogromne kłopoty, żeby wrócić tam, skąd wyszli. I teraz, rzeka zapewnia możliwość powrotu. To jest tak, pierwsza taka uwaga. Druga uwaga następująca. Żegluga śródlądowa w Polsce została przekreślona przez rozbiór. To jest niestety nie do odrobienia. Żegluga śródlądowa oparta o kanały to jest XVIII wiek w Europie. To jest przede wszystkim Wielka Brytania, Anglia. Dokładniej nawet. Rewolucja przemysłowa wymaga między innymi węgla. Węgiel jest w północnej Anglii, w pobliżu granicy szkockiej. I trzeba go dowieść na miejsce. I w ciągu XVIII wieku w Anglii buduje się sieć kanałów bardzo rozbudowaną. Właściwie w środkowej Anglii
i w prawie całej południowej wsi wszystkie rzeki zostają skanalizowane. Może nie w ten sposób skanalizowane, żeby należycie odprowadzać ścieki, ale tak skanalizowane, żeby była możliwość rzeka. I budowa między nimi, czy nawet równolegle do rzek, bo to często było tanie obok rzeki budować kanał, niż tą krętą rzekę prostować. I zaangażowali inny kraj. I ten system budowy komunikacji wewnętrznej, opartej o drogi wodne, o kanały, dominuje w Europie właściwie do połowy XIX wieku. W drugiej połowie XIX wieku wypiera to kolej, ale nie całkiem wypiera. Austriacy próbują robić połączenie od Krakowa w górę, połączenie w stronę Odry, ale to jest 5-7 może lat przed pierwszą wojną światową, a nie wcześniej. W zasadzie próby, że tak mówię, żywienia gospodarczego, tradycji. U nas zaczęto drogi wodne budować w XVIII wieku. I mamy Polska jest hydrograficznie, nie tylko Polska, Polska jest hydrograficznie bardzo silnie powiązana wewnętrznie. Pierwsza Rzeczpospolita była bardzo silnie powiązana hydrograficznie, jakkolwiek były tutaj trzy systemy, które nie miały bezpośredniego połączenia, to znaczy system Wisła-Odra. Możemy to traktować jako jeden system, który został połączony dopiero przez Prusaków, prawda, przez kanał Wilgowski, prawda. Ale możemy to traktować jako jeden system. Drugi system to był system Wietrzański i trzeci system, dzisiaj trochę zapomniany, ale ważny, to był system Dźwiny. I połączenie tych trzech systemów następuje w czasach końcowych Augusta. Prawda? Kanał Królewski i kanał Ognińskiego. Po czym po pierwszym rozbiorze, mniej więcej w tym samym czasie, jest jeszcze kanał Wilgowski Fryderyka II. Łączy po prostu, jest bardzo ważny nie tylko gospodarczy, to ważny także bardzo ważny politycznie, bo łączy rozdzielone dwie wcześniej części Królestwa Hohenzollernów. Potem mamy jeszcze próbę, kiedy Wisła zostaje przecięta. Rozbiory przecinają te wszystkie, przecinają nie tylko Wisłę, odcinają nas nie tylko od Odry, przecinają Wartę. Proszę pamiętać, że Warta pracowała bardzo długo dla Szczecina. Z Wielkopolski zboże szło na zachód przez Szczecin, przez nie przez Gdańsk. I zabory tutaj przycinają te połączone do rzeczy Wisły Odry i systematycznie wprowadza się coraz ostrzejsze cła. Cła na wschodzie istnieją do lat 30, bo dopiero w 30 latach wewnątrz monarchii, wewnątrz imperium Romanowych, Królestwo Kongresowe wznosi się granicę celną dopiero w latach 30. po powstaniu listopadowym. Jest wtedy jedyna próba, żeby się dostać do morza. I tą próbą jest kanał Ognińskiego. Tylko chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli kanał Wilgoski, czy nawet kanał słabe dość kanały Królewski i Ognińskiego, one działały ekonomicznie, to kanał Augustowski, który miał przez łączyć nas przez Niemen z morzem. Właściwie nigdy nie odegrał istotnej roli gospodarczej. On został wybudowany, budowano go w okresie przed powstaniem listopadowym, skończono później, ale on nie odegrał istotnej roli gospodarczej, to połączenie z Niemcem. I teraz jest różnica taka, że Anglia, później zachodnie Niemcy, później Francja, przed zachodnimi Niemcami oczywiście Holandia, Holandia wcześniej niż Anglia, ale z innych powodów. Bardzo szybko Belgia rozbudowują
system kanałów, który istnieje do dzisiaj, już nie jest taki duży. Wielu z tych kanałów zrezygnowano, rozbudowują ten system kanałów, który istnieje do dzisiaj i istniejąc do dzisiaj nie potrzebuje ogromnych nakładów inwestycyjnych na budowę, ponieważ co załatwiono w 18 czy pierwszym powiedzieć. I teraz, jeżeli dzisiaj nam Unia daje pieniądze na kawałek kodr w powietrzu Szczecina, to to jest oczywiste, dlatego że chodzi o połączenie lepsze Szczecina z kanałem Hohenzollernów. On się nazywa w tej chwili od czasów merowskich chyba Elbe Walkcy, coś takiego, Łada Wisła. W każdym razie budowali go jako kanał Hohenzollernów od Odry do Łaby. I to jest od razu połączenie nie tylko z Łapą, ale z Wezerą, z Renem i przez Men z Dunajem. I oczywiście, jeżeli Szczecin będzie połączony z kanałem Hohenzollernów, to z punktu widzenia Europy Zachodniej, to będzie istotny jakiś plus. Z punktu widzenia Szczecina, a więc także i Polski, to też będzie plus, prawda? Ale oni tutaj poszerzają system, który został zbudowany w XVIII-XIX wieku. Natomiast to, co wybudowano w Polsce poza kanałem bydgoskim, to był, przecież to trafił jakby do tej sieci zachodniej, poza kanałem bydgoskim, to tutaj właściwie już w czasach zaborów nie było żadnej próby rozbudowy tych kanałów. Wręcz przeciwnie, dlatego że właściwie obszary na zachód od Dniepru i na zachód od Dźwiny, na południowy zachód od Dźwiny. W tych obszarach poza kilkoma szosami strategicznymi, które zresztą gospodarczo były nieuzasadnione, chociażby takie jak Brześć, Warszawa, prawda, która do dziś jest. Chciano tam budować autostradę, ale przecież tam nie ma ruchu, więc po co? Ruch jest oczywiście na Grodno, a nie na Brześci. Do Moskwy, to do Mińska, do Moskwy. To zostało całkowicie zatrzymane. Druga Rzeczpospolita nie miała czasu chyba, ale właściwie nie bardzo się zajmowała Rzeczpospolitą. W okresie sowieckim po II wojnie światowej Związkowi Radzieckiemu zależało na tym, żeby wszystkie kraje były izolowane i połączeń między nimi się nie budowało nowych. Wręcz przeciwnie, się kasowało. No najwięcej skasowano między Polską a NRD, ale także między Polską a Związkiem Radzieckim. No, zamknięto przecież linię kolejową, która z Włodawy i chyba do dzisiaj zamknięta. Przez Włodawę idzie do Brześcia, z Chełm, Włodawa, Brześć, prawda? Tego rodzaju przerwy były. A nie było w ogóle nic wspólnego z szczególną Śródziemną. Jeżeli my chcemy dzisiaj budować żeglugę śródlądową, to musimy niejako wykonać pracę, którą na zachodzie Europy wykonano rzędem 10 pokoleń albo więcej. I teraz dla nich na zachodzie jest rzeczą dziwną, że my nie mamy żeglugi śródlądowej. Natomiast my sobie nawet nie zdajemy sprawy, że ta żegluga śródlądowa nawet w takim kraju jak Francja, gdzie ona jest mniej rozwinięta, choć to jest herezja powiedzieć, ona jest bardzo rozwinięta, ale mniej rozwinięta niż w północnych Niemczech, mniej rozwinięta niż w Holandii czy Anglii, to nawet nie mam pojęcia, jak to tam bardzo jest rozwinięte. Jak to mówię, jak w Polsce? Raz trzeba tutaj podać ogromne nakłady inwestycyjne, które tam były rozłożone na pokolenia. A dwa,
nie wiadomo, czy one są uzasadnione ekonomicznie. Wiadomo, że mogą być nieuzasadnione społecznie. Ja nie mam pojęcia większego o kolejnych poglądach rządów. Na ogół te poglądy były, ja tam zauważył, słusznie, i sprzeczne, i wątpliwej jakości, niskiego poziomu. Natomiast zrobiłem, nie koniecznie pod tym kątem, rodziłem wielokroć i sobie zrobiłem sporą, daleko posuniętą analizę geopolityczną tego obszaru, na którym jest Polska, tego polsko-bałtycko-czarnomorskiego, łącznie z Morzami. I głównie moje uwagi wynikają z tej analizy, która jest tylko analizą geopolityczną, ale także analizą geograficzną, w sensie geografii fizycznej. Zwłaszcza w sensie geografii fizycznej. Od nas kraje zaprzyjaźnione, czy takie, które niedługo będą zaprzyjaźnione, domagają się otwarcia drogi na Bałtyk. Ukraina się domaga otwarcia drogi na Bałtyk. Białoruś się domaga otwarcia drogi na Bałtyk. Białoruś kosztem ogromnych pieniędzy rozbudowano sieć przez Polesie. Już dawny taki słabiutki kanał Królewski jest zastąpiony przez Nowoczesny. Tutaj to połączenie między Brześciem a Kijowem jest połączone i jest niewykorzystywane, ponieważ jest zakorkowane. Ukraińców interesuje jeszcze bardzo Bóg, ponieważ Bóg jest ich jedynym połączeniem z Bytykiem. Mało się o tym pamięta dzisiaj. Proszę pamiętać, że położony, przynajmniej w połowie położony w dorzeczu Bugu Lwów, był miastem, które rozwijało żywsze kontakty z Gdańskiem niż Kraków. Między innymi dlatego, że znacznie łatwiej było z Rusi Czerwonej tam zboże takie dopiero się tam w okolicach Sandomierza Wisłą zacząłem to sprawiać, natomiast z Rusi Czerwonej tak, że pamiętaj, że Bóg sięga dość daleko na południowy zachód. Na południowy wschód, prawda, wychodzi za sięga dalej niż zwrót przecież. Otóż to spojrzenie, żeby Bóg wykorzystać, wymaga jednej rzeczy od nas, żeby na odcinku między Brześciem albo między Sokalem gdzieś tam, jeszcze dalej Brodami, między tym odcinkiem a Bydgoszczą, czy Wrocławkiem co najmniej, wybudować drogę szkolną. Otóż żadne względy społeczne nie wskazują, nie mają, a chyba ekonomiczne także, nie u nas, nie działają na rzecz takich tras. Kanalizacja Bugu, zwłaszcza na odcinku poniżej Brześcia, jest przejście przez dwa w istocie przełomy Bugu, przez strefy chronione ekologicznie, przez strefy ciekawe geograficznie, w ogóle ciekawe. Po pierwsze jest bardzo trudna i w zasadzie trzeba by było tam wybudować prosty kanał, ale wybudowanie prostego kanału oznacza zniszczenie Bugu. Oznacza także, że ta woda, która płynie Bugiem, większa jej część bez pożytku będzie szła do morza.
Problemem dla nas w tej chwili ważniejszym w wielu wypadkach jest, zwłaszcza na małych rzeczkach, cofnięcie procesu, ponieważ małe rzeczki, które ulegają kanalizacji, wyprostowane są zupełnie, odwadniają teren, zaczyna stepowić i tak dalej. Już niemieckie inwestycje robione na przełomie XIX i XX wieku spowodowały zjawisko stepowienia na Kujawach. No, w Kamsze z nim jakoś technicznie poradzono, nie wiem, jak on jest teraz, jak ostro występuje, ale to zjawisko tutaj idzie. Kanalizacja naturalnych cieków na pewno powoduje szybki spływ wody. Ja może bym się odniósł do tego, co mówił. I wydaje się, że w tym układzie kanalizacja Odry była przyniosła znacznie więcej szkody niż pożytku. Zwłaszcza, że nie mamy żadnych, to dokładnie żadnych, jakichś wiarygodnych analiz ekonomicznych, jakie korzyści by to przyniosło. Natomiast wiadomo, że kanalizacja Dolnego Bugu by na pewno drożej wyglądała niż kanalizacja Wisły tam, która nie była Wrocławka czy Płocka. Dlatego, że tam na Wrocławek Płock to idzie przez absolutne ruiny, a tam to idzie jednak przez wzgórza Morenowe i tak dalej, i tak dalej. Tego i rzeka jest bardzo kręta i jest to fajne. Także jest to naprawdę wątpliwe i teraz przy całej stałej sympatii dla naszych sąsiadów wschodnich, to po prostu nie jest to historia, która dla nas jest opłacalna, a dla Ukraińców też nie ma znaczenia kluczowego. Większe znaczenie ma dla Białorusi, ale niech się wygadają z Finami, przecież nie ma. Droga wodna, dobra, też nie przecież nie jest. Przynajmniej w całości skanalizowana. Tak, to pan to natomiast jest jeden tylko odcinek. I tym odcinkiem na pewno nie jest Wisła. Może poza odcinkiem od Krakowa wyraża. A mianowicie to jest Odra. Budowa kanału Odra Dunaj. Znaczy można. Ja się boję słowa Bratysława w tym momencie. Dlaczego się boję słowa Bratysława? Dlatego, że ja już parę razy słyszałem, że ten kanał należy budować w ten sposób, żeby z Odry przejść do Wagu. Proszę sobie wyobrazić. Między Odrą a Wagiem mamy tylko taki drobiazg, że mamy tam mur. Natomiast jeżeli chcemy robić wielki port w Bratysławie, no to im oczywiście bardziej odpowiada, żeby dopuścić wagę, ale jak tunelem pod górami, albo tak jak na kanale Sueskim, na kanale Panamskim, prawda, w górę i w dół. Natomiast prosto Morawą, to dojdzie w rejonie Heinsburga, po drugiej stronie brzegu, na południowym brzegu będzie jest Heinsburg, na wschód od Wiednia. Ale to Morawę trzeba robić. I połączenie między Odrą a Morawą jest proste, zwłaszcza, że Odra to nie jest rzeka dzika, to jest rzeka w jakiś lepiej czy gorzej, ale jakoś skanalizowana. Tutaj możemy tę sprawę ciągnąć i tu ma to połączenie, nawet nie dlatego, że będzie to połączenie między Gdańskiem a Morzem Czarnym, tylko że będzie to połączenie między Holandią a Morzem Czarnym.
albo hamburgiem amerykańskim. Po prostu cały ten rozbudowany w XVIII-XIX wieku funkcjonujący system kanałów uzyskałby bardzo dobre przejście. Oni mają w tej chwili przejście z Menu do Dunaju, ale ono jest słabiutkie. Natomiast tutaj by dostali tam przez Jurę Frankońską, to nie jest to. Nie jest to obszar, który się nadaje specjalnie do takiego szerokiego wykorzystania. Natomiast tutaj tak. I teraz tak, byłoby na pewno to korzystne dla zachodniej Europy, nie jako tranzyt Atlantyk, Rotterdam, Odessa, prawda, tylko ten mały ruch, który jest na wszystkich kanałach, który jest wewnątrz kontynentu. Prawda? Płyną te barki z Paryża do Renu, no, jest przecież na Renie, jest taki kanał. No. Tutaj Niemcy, Belgia, Holandia, cały ten obszar dostałby nowe wyjście na zewnątrz. I tutaj można w tym kierunku działać. Dla nas byłoby to korzystne, ponieważ tutaj wiemy, że na pewno duży ruch tu przeszedł. My nie wiemy, czy duży ruch przejdzie Dnieprem w górę rzeki przez Prypać. Bo co oni mają tam wozić? Pszenicy nam nie potrzeba. Donbass, wszystkie te zagłębia ciężkiego przemysłu się kończą, a Donbass się jeszcze kończy z innych, że tak powiem, przyczyn, już nie odzyska nigdy swojej rangi gospodarczej. Zatem ma bezpośrednio morze pod ręką. Nie bardzo wiadomo, co stamtąd włożyć. A ruch turystyczny to za mało. Natomiast Odra, kanał Hohenzollernów w bok i dalej, może kawałek Warty i dalej Odrą do Dunaju. Tym Dunajem już w dwie strony można. Z Dunaju jeszcze będziemy mieli południową Morawę. Damy zaraz za Belgradem, prawda, jest jeszcze daleko idące połączenie na południe. Ja nie wiem, czy oni mają połączenie z Wardarem, ale chyba jeszcze nie. Bo jeżeli mieli połączenie z Wardarem, to doprowadza nas to do Morza Egejskiego po prostu. I to i ja myślę, że jeżeli się mamy bawić przebiegłe śródlądową w Polsce, to wystarczy się skupić na tym jednym. Poza tym jednym, z jakichś takich względów, chociażby turystycznych, można robić jakieś odcinki, no tam na Wiśle, tam od Starego Otwocka, tam do twierdzy w Modlinie, ale to raczej takie turystyczne, dlatego że Wisła nigdy nie będzie już trasą transportową dla gospodarki. I znacznie lepiej jest, jeżeli ona zostanie w naturalnym stanie. Także możemy jakieś gdzieś drobne takie odcinki sobie wymyślić, ale poza tymi drobnymi odcinkami to jest tylko ta droga. Z małymi gałęziami ta droga z Szczecin, Heinsburg, czy było na Dunaju. I teraz jeszcze chwilkę o morzu, bo tutaj to morza żegluga śródlądowa. Bałtyk jest morzem praktycznie zamkniętym i w Bałtyku jest prąd, który idzie w kierunku odwrotnym niż wskazówki zegara. To znaczy z zachodu idzie południową stroną od Bałtyku,
zawracam i dosłownie z powrotem z Szwecji i z Jakubem. Ja dobrze znam Bałtyk od 15 roku życia, po nim pływam. Może w tej chwili już nie bardzo, ale jeszcze próbuję. I jedyna rzecz, która jest bardzo ruchoma na Bałtyku, bo z tych pływów nie ma, to jest niewidoczne, to jest przesuwanie się piasku. I teraz przed wielki błąd, który zrobiono przed wojną, to była budowa portu we Władysławowie. Zrobiono port we Władysławowie, bo to jest morze otwarte. A w Zatoce Gdańskiej to jest morze zamknięte. Tylko w Zatoce Gdańskiej to porty mogą funkcjonować, bo są zasłonięte i mierzeją hajsu. Natomiast port we Władysławowie jest bez przerwy zasypywany przez piasek. Jeżeli panowie kiedyś się zachęcam się dadzą tam do tego portu, gdzie się falochronem, to zobaczycie, po wewnętrznej stronie falochronu jest ogromna ilość takich gwiazd betonowych, prawda, wrzucanych. Chodzi o to, żeby ten piasek tam zatrzymywać. Ale on płynie nadal. I teraz tak. Port we Władysławowie utrudnił niesamowicie ruch piasku, co między innymi powoduje ogromne zniszczenia, jeżeli chodzi o Mierzeję Chełmską. Dlatego, że tam wyjazdło około połowę mniej tego piasku przybywa, niż powinno być naturalnie. Odbija się to także dalej częściowo na Mierzei Chełmskiej, na okolicach obecnie, gdzie się nazywa przylądek Taran, czyli na szczycie Sambi. Ale ruch prądu, który przesuwa piasek, oczywiście posuwa się nadal. I teraz ten, on ma, pomija Hel, pogrubia ta końcówka Helu, która jest znacznie grubsza, szersza niż Mierzeja, trochę ją ciągle pogrubia i idzie dalej wprost na Mierzeję Wiślaną. Jeżeli tam się wybuduje przejście, to przejście będzie systematycznie zasypywane piaskiem. Jeżeli tym chcemy połączyć Elbląg z morzem, a nie możemy go połączyć, bo Rosjanie nie wpuszczają nas na tamtą część zalewu, to możemy połączyć Elbląg z morzem tylko kanałem śródlądowym do Wisły, znaczy nie w górę Nogatem i Wisłą, tylko odwrotnie od Nogatu, równolegle gdzieś do morza, do Wisły, do leniwej Wisły, to znaczy tej, która w lewo odpływa od głównego nurtu. Zresztą w głównym mieście tam jest przecież przekopane w 1843 roku. I to połączenie, wyjście na morze w Gdańsku. Może nie w Gdańsku. Może tam, gdzie Wisła wypływa. Prawda? To znaczy w zachodniej części do rzeki Wisły. Ponieważ tutaj ten piasek nie przychodzi. Trochę tego piasku oczywiście zawsze jest, ale nowy port nie ma żadnego problemu z zasypywaniem większego zasypania przez piasek. Wybudowany na zewnątrz port północny, to jest groźne, bo tak na zewnątrz wybudowano Władysławowo, więc na zewnątrz lądu wybudowany w morzu, on nie jest zasypywany przez piasek. Ale dalej na wschód musi być zasypywany przez piasek, no to to pokazuje Mierzeja Chełmska, powiedzmy jej kształt, pokazuje, jak ten piasek idzie.
Dobrze, panie profesorze, bardzo dziękujemy tutaj za wypowiedź i żeby bardzo, jest bardzo ciekawe i można rzeczywiście długo słuchać. Ja z dużą przyjemnością, ale też żeby może pozwolić innym zadać pytanie, czy w jakąś uwagę zwrócić, żeby się też nie nadużywać tego czasu, który poświęcamy na spotkanie naszej komisji. Czy pan profesor miałby może ochotę, tak? No więc mówię, referendum no, bardzo interesujący, tak mówię syntetycznie. No więc tu też nie będę mówił o tych uwarunkowaniach geograficzno-historycznych, bo tutaj mieliśmy tutaj wypowiedź bardzo interesującego profesora. Więc ja może moje spojrzenie co do perspektywy, no jest bardzo pesymistyczne. Znaczy uważam, że do 2030 roku nic nie będzie. Nic się nie zrobi. Może w roku 2050. Jest bardzo zła atmosfera. Wiadomo, że pieniędzy nie będzie. Także ja uważam, że należy tutaj robić tego typu różne prace projekcyjne, bo nie wiadomo, no na co się tutaj zmieni. Ale jeżeli mówimy, tutaj jestem takim pesymistą, to chciałbym zwrócić uwagę na pewien okres historyczny, żegluga śródlądowa w Polsce była bardzo doceniana. To przełom lat 40. i 50. po II wojnie światowej. Wtedy nie tylko bardzo szybko Polska odbudowała tą Odrę, ona, która była zniszczona. Mało tego, wtedy te ruszyły te olbrzymie te barki, które szły do Szczecina, cały eksport polskiego węgla. Które do dzisiaj jeszcze pływają. Tak. Rekordziki to już lata 40. Ja już dokładnie nie pamiętam, że kilkanaście milionów ton węgla szło tą drogą Odrą do Szczecina. Mało tego, eksport polski do Niemiec, głównie do NRD, także szedł drogą wodną. To się zdało dopiero w latach 60. I w tych latach 50. było również sporo inwestycji, nie tylko na Odrze, ale między innymi nawet ten kanał żerański. Port żerański. Była również tu koncepcja całej tej trasy równoleżnikowej, czyli Bóg, Wisła, Dotyć i później aż tam do Sprewy i dalej na zachód. I tam były w ogóle takie projekty, na przykład był taki projekt kanału centralnego. Nie wiem, czy panowie, to była taka rzecz, że mieli zrobić gigantyczną zaporę gdzieś koło Cichocinka, Włocławka i woda z Wisły miała iść w kierunku, ja uważam, że to był taki może trochę, to była fantazja, utopijny plan, ale niemniej mówię o tych pewnych koncepcjach, i miał być zamknięty obieg wody, to znaczy do tutaj ten kanał miał liczyć to jest 200-300 kilometrów, i znowu tutaj pod Gliwicę i później to miało krążyć. Był taki plan. Ja tu mówię, że tutaj były te koncepcje. Wiadomo, że to było nierealne i nigdy nie będzie realne. Była ta koncepcja jednak nie tylko kanału Odra Dunaj, ale i Wisła Dunaj. Były to były i warto było może nawet wrócić do tych pewnych koncepcji robione głównie przez urbanistów. To było głównie urbaniści robili. Nawet nie inżynierowie. Lokatorowie także. Także był taki to i później to się załamało. Nawet to mało trochę ta elektrownia w Gryfinie miała być tylko węgiel drogą wodną i zrobili tą linię kolejową i koleją węgiel. To jest taka drobna refleksja. Jeszcze jedną rzecz chciałbym panu powiedzieć. Rozmawiałem niedawno z geografami z Gdańska na temat tego przekopu. I oni tutaj uważali i w taką poglądę. Przez Mierzeję, tak? Że absurdalny plan. Absurdalny, że robią tak nagle ze względów politycznych. Że koszty kilka miliardów, Elbląg i tak nie będzie w Polsce. Dlaczego nie będzie portem? Dlaczego Elbląg nie będzie portem? Dlatego, że jest obok Gdańsk, Gdynia, który i tam są możliwości przeładunkowe niewykorzystywane. Ani w Gdańsku, ani w Gdyni. To jest bliżej. I to są większe porty. I żaden statek nie będzie płynął do Elbląga. I są naturalne porty tam. Droga dla, tutaj profesor mówi o tej drodze turystycznej, dla kajaków, żaglówek, tam jest ta droga z tymi kanałami przez Żuławę.
przesuwamy do... Jest, jest. Także dla celów sportowych jest. O tyle, o ile jaka byłaby tutaj bardziej potrzebna inwestycja, to znaczy zbudowanie grobli między Nowym Warcem a Świnoujściem, czy dalej Szczecinem. I ta budowa linii kolejowej, drogowej, nie byłoby tego objazdu do Świnoujścia wokół, tylko od razu tutaj na Police Nowe Warce do Świnoujścia. To na chodnej stronie toru wodnego. Proszę? Tak. No tak, podnieść sobie, tak. A co do tego przekopania Mierzei, no to nie wiem, to jedynym, to jest, co zainteresowane władze Elbląga, bo widzą, że to pieniądze tak, i nagle staną się tutaj na świeczniku. O tyle z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego, no, nie ma dużego sensu, a ze względów przyrodniczych i ekologicznych, także nie wiadomo, czy to jest pozytywne. Tego nie wiem. Ja bym się nie odniósł, bo kwestie finansowe są bardzo ciekawe. W tej kwestii rzeczywiście wygląda na to, że brakuje takich konkretnie skoncentrowanych na Polsce analiz, jak te nakłady, tak. W jakim horyzoncie czasowym i jaki wolumen tak by się... Mówię, kiedykolwiek wrócą. Tak, natomiast są doświadczenia właśnie tutaj, co też Piotr jakby zasygnalizował tylko, tak. Niemieckie, które pokazują, że przy tych towarach masowych, węgiel, kruszywo, zboże, prawda, a kto wie, być może teraz przy obecnych warunkach koncesjonowania, to być może także transport potencjalnie kontenerowy. Ale oni odziedziczyli te kanały. Tak, ale być może... Nie musieli budować. Zgadza się, natomiast to jest pytanie zawsze. A modernizacja to nie jest tyle pieniędzy, co budować. Tak, to jest jak gdyby, no mają pewną przewagę taką naturalną, plus wiadomo, Ren to jest gigantyczna rzeka, to tam są pewne minimalne uzupełnienia konieczne w przeciwieństwie do Wisły czy Odry. Natomiast to jest zawsze temat nie prosty. Ale z punktu widzenia ekonomicznego, natura jest chyba daje tutaj, Wisła nie da tutaj, ja nie wierzę. Znaczy, nie, że może można tutaj zrobić starość i można tutaj turystykę ruszyć, ale nie wierzę, co może, jakie wymiary pozytywne są. Oczywiście, no bo... Biorąc pod uwagę, z punktu widzenia takiego gospodarczego, to przewóz barkami w gruncie rzeczy jest największym konkurentem dla przewozu kolejami. Bo tam też są masowe. Węgiel, tak, chemiczne tutaj transporty. I pytanie rzeczywiście, jak ktoś weźmie, przysłowiowo do Excela przeliczy, że tyle należałoby zainwestować, taki jest spodziewany róg, takie są różnice w nakładach, to mogłoby nam dać odpowiedź wtedy, czy ktoś jest odpowiedzialny. Tańsza niż budowa. A pewnie do Dolnej Wisły to jeszcze problem tej zapory we Włocławku. Tak. Niektórzy uważają, że trzeba to jak najprędzej rozebrać, bo może być katastrofa. Mm-hmm. A poza tym tam są te olbrzymie, te toksyczne są tutaj. To osady już, tak? Osadów toksycznych, nie wiadomo co z tym zrobić. Mm-hmm. Wiesz, albo zrobić jeszcze kilka innych zapór, albo zlikwidować. I chyba, tak jak rozmawiałem z tymi wyrapami z Torunia, to oni jednak uważają, że należy w ogóle zlikwidować Wrocławek i zostawić. I wrócić do tego, co będzie, ale wtedy tam Wisła nie wolny niebieska zalizowana już. To będzie drogą naturalną. Tylko, że ona to jest rzeka, która idzie po obwodzie przez połowę koła, no to... To też, natomiast to jest, różnica w kosztach polega na tym... A tym jest rzeką płytką. Przepraszam, która? Jest rzeką płytką. To tak, Wisła dużo tak nie jest rzeką płytką. Ona jest wszędzie płytka. Tak, no, może lepiej niech będziemy dali naturalną rzeką. To wygląda na to, że rzeczywiście jakby konkretnie, żeby odpowiedzieć na te pytania, to są potrzebne analizy. Rzetelne, finansowe, perspektywy tutaj zwrotu, które Piotr też nam pokazać tutaj projekty dotyczące wolumenów. Tak, żeby doprecyzować to, o czym przed chwilą była mowa, czyli jakie są prognozy popytu i też jakie rodzaje ładunków miały być transportowane. No to zdecydowana większość, zdecydowanie powyżej 95% prognoz to są ładunki masowe, czyli tak jak przewidziałeś, Mateusz. Ile to zagospodarowanie Wisły będzie kosztowało? Ale a potem jakie ładunki masowe wieź Wisłą? Skąd? Bo kiedyś powiedziałbym z Nowej Hut. Mhm. Ale do ładunków to nie są ma. Surowce, to jest węgiel, który cały czas w jakiś sposób spływa, kruszywa, chemia. Pamiętam, że zakłady azotowe, one oczywiście Kędzierzyn to jest nad Odrą, a nie nad Wisłą. I to też między innymi pokazuje większą atrakcyjność Odry niż Wisły. Mają możliwość spływania rzeką.
przed wojną port rzeczny w Kędzierzynie był drugim największym w Europie po Duisburgu, jeżeli chodzi o wolumeny przeładunkowe. Tak więc. Dlatego, że Dlatego koźle tak. Węgier to było przecież. Znaczy przed pierwszą wojną światową, bo Polska zabrała część przed pierwszą wojną światową, to jest drugie co do wielkości. Tak. Ten węgiel węglowy. Oczywiście tutaj stąd nasze kłopoty w latach do 34 roku, że musimy szukać dla węgla nowego rynku, a ten węgiel cały szedł do Niemiec przecież. Tak. Ja też jeden komentarz a propos tej walki między taką przemysłową rolą, a ekologiczną rolą, że to jest dylemat i myślę, że znaczy w jakichkolwiek decyzjach politycznych, tak mi się wydaje, największy wpływ mają najsilniejsze grupy. I historycznie w przypadku Polski silniejszą grupą było lobby ekologiczne w przeciwieństwie do lobby przemysłowego, tego, żeby przemysłowo zagospodarować rzeczy. W warunkach polskich te lobby nie są komplementarne, tylko są konkurencyjne. Tak. Ale tylko tam, gdzie interes gospodarczy nie był duży. To ci interes gospodarczy był duży. No z tych powodu to może być przemysłowe gospodarcze było słabsze. To znaczy, przełgustowie ekologia zwycięża. Ale tutaj gospodarka nie ma argumentu. Było takie pytanie, bo nie wiem. Na Górnym Śląsku, ekologia na Górnym Śląsku to jest ścieżka. Czy są porty przy tych elektrowniach Kozienicy i Polanie? Przy Kozienicach? Zdaje się jest. Tak. Przy Płańcu nie wiem. I one odbierają. Tak. Bo tam jedzie węgiel koleją. I tu i tu. Prawda? Swoją drogą, tak? Natomiast... Czy jest możliwość tutaj... Główne w Dolnej Odrze jest, z tego co się orientuję, już nawet w Dolnej Odrze oczywiście jest port, tak? Nie potrafię odpowiedzieć, ale częściowo zdaje się największym pojedynczym ładunkiem, który jest transportowany rzekami cały czas jest węgiel. Tak więc cały czas. Ale to idzie ciągle o ten. Nie znam jaki jest rozkład niestety tutaj. Nie wiem, jeżeli koźle to Odra, jeżeli Kozienice, Kozienice są nad Wisłą, tam jest na pewno kolej. Nie, koleje tylko, czyli są w ogóle... Nie, możliwe, że nie ma żeglugi. Bo tam jest za płytko, tak? Nie ma żeglugi, no parę razy, parę miejsc, na które jest duże, stary okie można przepływać. A po drugie nie ma jeszcze połączenia dobrego Wisły. Mam bardzo dokładną mapkę dróg śródlądowych. Na wysokości Kozieni, to tutaj mamy właśnie wysokość Kozieni, to jest bardziej na zachód. O, Kozienice. Tutaj mamy drogę wodną, która zgodnie z tą mapką jest w klasie 1A. Jest kajakiem no, można pływać. Jest to droga wodna. Z bagażem. No, Kozienice... Kozienice od... No załóżmy od wysokości Kozienic. No to jest cały odcinek. Żegla nie jest, tak? Ja pływałem kajakiem w okolicach Puław. Tam jest płytko i bardzo zmienne. Tak jak ten duży wysiłek regulacyjny musiał być oddany. Do Kazimierza Dolnego. Właściwie aż do Krakowa. Widzę, że to jest kategoria 1A. A kategoria 1A to znaczy, że jakieś 200 ton obciążenia. Czyli w takim razie i połanie. Do Krakowa nie można... Znaczy, na sportowych łódkach to tak, ale na łódkach, na statkach transportowych to są lata, kiedy się na to nie dopłynie do Krakowa. Nawet się to nie dopłynie do Sandomierza. No i natomiast można spływy urządzać. Z Krakowa oczywiście można urządzać spływ do... Jest Połańska. Dokładnie. No może ciężko to by było, nie można tego spływu urządzić na jachtach większych, na jachtach kilowych, które mają duże zanurzenie, ale na jachtach mieczowych, na płaskodębnej łódki w istocie to są, to oczywiście to na łódce takie się przypłynie płaskodębnej. Natomiast jeżeli będziemy wieźli jakikolwiek towar, to tam jest to zanurzenie duże. No, to jest kwestia... Po wojnie jeszcze była, że teraz pasażerka jest, to znaczy od czasu do czasu się organizuje, ale to jest
tylko latem możliwe i nie każdego roku można płynąć z Warszawy aż do Kazimierza Dolnego. Ale płyniemy statkami pasażerskimi, specjalnie przystosowanymi, które są płaskodębne. No, tu w dużej części kwestia jest też technologii utrzymywania żeglowności tychże. Na statku płaskodębnym nie ma masowego ładunku. Jak to odjemy masowy ładunek węgiel, to nawet żeby on był płaskodębny, to on będzie głęboko zamrożony. Tak. Płaskodębne to znaczenie, że one po prostu płyną po powierzchni, prawda? Mhm. Ale nie wiem, dlaczego dokładnie były Warszawa Płock, były połączenia stałe, pasażerskie. Tak, ale w tej chwili nie ma powstanych połączeń pasażerskich ani z Płockiem, bo to ten odcinek był ani z Płockiem, ani z Kazimierzem, dlatego że to zależy od stanowiska. Mhm. Znaczy, mogą być takie lata, że przez cały rok nie szepłynęś. To w dużej części jest odpowiedź na to, ile jesteśmy w stanie poświęcić środków, czyli opłacalność tego na utrzymywanie. Nie ma opłacalności na Wiśle, bo nie ma ładunków, które można tam przewozić. Może być ogromna opłacalność na Odrze, jeżeli my żeglugę śródlądową zachodnioeuropejską kanałem Odry będziemy prowadzić do Morza Czarnego. Będziemy mieli monopol praktycznie. I teraz jak oni gdzieś tam, gdzieś we Francji, dosłownie powiedzmy sobie, gdzieś tam od Tuluzy można dopłynąć do Renu. Gdzieś pod Tuluzą, pod Pyrenejami, jeżeli załabiją towar, to nie muszą go wyładowywać i dopłyną do Odessy. Nie zbrą do Odessy. Tak. To dla nich w żegludze morskim najgorszą rzeczą jest przeładunek, załadunek, rozładunek. Prawda? To jest najdroższe. A jak już się płynie, to nie jest takie kosztowne. I to jest dla nas interes. To jest dla nas interes, a Zachód na to powinien dać pieniądze. To jest interes Zachodu. A u nas bardzo duże ożywienie gospodarcze i wpływy się na solę. Ale na Wiśle to my nic nie mamy. No. Proszę pomyśleć. Mamy kanał ten Hohenzollernów z Ławy. Proszę, z Ławy do Odry. I dalej, dalej mogą iść Notecim, Wartą, kanałem bydgoskim do Wisły. Może to potem odeznasz. Notecim, kanałem bydgoskim tutaj do Wisły. Ale do Warszawy w ogóle nie przychodzą barki z Zachodu. Mimo, że tutaj to połączenie mamy i to połączenie funkcjonuje. Nawet nie przychodzą do Bydgoszczy ani do Gdańska. Tam gdzie to jest akcja połączenia. Bo dla nich nie jest to atrakcja. Natomiast atrakcją oczywiście jest Odessa. I wszystko po drodze. Wszystko po drodze co z Odessa. W kontekście tego transportu w wysokości elektrowni wysyłanie w podzielnie. Tam z tego co widziałem parę metrów wskazują, że maksymalnie może się zanurzyć na metr i maksymalna ładowność, jaka jest w tych warunkach dopuszczona, to jest 100 ton. Tak, to są półtora wagonu, to jest z pociągu. No, tak. No dwa wagony. No co to jest? Brawo połączyć. Tylko muszę się w kilku razy. Nie, to jest płytka po prostu. Całą przepłynąłem kiedyś raz. Nie byłem specjalnie z tego zachowania. Tak, to zachowanie stanie na trawie. Tak, ale ona jest... Ale nie ładować pieniędzy. Jedynie mogę ładować pieniądze w takim razie, bo Adria jest perspektywiczna. Tak, dokładnie to samo mówiła poprzednia ekipa rządząca, że na ten moment doprowadzanie Wisły do żeglowności na poziomie czwartej klasy i wyżej, to jest zbyt dużo kasy. To jest nierealne w przeciągu najbliższych 20 lat. Jeśli już mamy cokolwiek robić, spójrzmy na Odrę, tam warunki są realne. To jest realne. Żeglugą śródlądową wiąże się z tym, że ogólnie cała sieć transportu, wszystkie rodzaje transportu w Polsce są na etapie doganiającej modernizacji. W związku z tym
jest promowanie transportu lądowego i kolejowego, to znaczy mam na myśli transportu drogowego. I to powoduje, że właśnie ten transport śródlądowy jest jak gdyby, no można powiedzieć, czymś trzecioplanowym tutaj w tym całym rozdaniu. I jeszcze też jest kwestia tych środków, bo akurat mówiłeś tutaj, Piotrze, że to jest jakieś 20 miliardów złotych, tak? Tej początkowej inwestycji. 8,5. 8,5 miliarda. Tak? Jeśli chodzi o dostosowanie do dróg międzynarodowych. Tylko to jest w jakiej perspektywie i czy to jest jednorazowy koszt? Czy to jest... Tyle jest potrzebne, żeby dostosować obecne drogi wodne do klasy przynajmniej czwartej. To ja bym powiedział, że to w perspektywie to nawet nie są wielkie kwoty, biorąc pod uwagę to, że program budowy autostrad to jest 104 miliardy na najbliższe 5 lat, a kolej to jest 67. Tak więc... Ale jeżeli to jest na doprowadzenie do czwartej klasy dróg wodnych, to nie obejmuje Wisły, tylko fragmenty Wisły. Bo Wisła nie jest. Znaczy, to jest trzeba dojść tam do Odra, to jest na pewno część Warty. To jest Norteć, to jest kanał Bydgoski, to jest Dolna Wisła. Z tych trzech dróg, to tylko proszę pana, tych trzech dróg, które pan tutaj pokazał, to jedna pewna jest droga całej Odry i na pewno może być droga przez kanał Bydgoski do Gdańska. Czyli Dolny tam jest. Bydgoszcz do Dolnego. Ewentualnie z Gdańska, to jest problem, bo Rosjanie nie przepuszczą, ale z Gdańska do Pajpedy. Rosjanie po drodze są. To trzeba ominąć koło Labiawy tutaj, ominąć z Pregoły, żeby się dostać do... Tu można ten trzeci. Tu mamy... Czerwony ten na pewno, niebieski, który jest tutaj pokazany, zielony ta górna część. To, tutaj te rzeki są tylko dlatego, ona jest żeglowna, że jest tam, że jest wysoki poziom wody, a nie dlatego, że to jest zrobiona droga wodna. To jest otwór wody po prostu. Bo na odcinku za Tamą, a to jest nie to samo. Proszę spojrzeć, budowa od kanału od Brześcia omija Bóg, idzie poniżej Bogu i obliczmy ile to kosztuje. A ile kosztuje linia kolejowa czy autostrada. A równocześnie nie bardzo wiadomo, jakie towary będą przewożone. No, to jest takie trochę uproszczone porównanie, ale biorąc pod uwagę wolumen transportowy i przejść przez Niemcy, i udział tam transportu śródlądowego w całości transportu, no pokazuje, że można się spodziewać, że będą chętni do tego, żeby coś drogą wodą przewozić. Myśmy to wybudowali w XVIII wieku, jak zaczęliśmy robić. Tak. Rozbudowali w XIX wieku. I mieli teraz modernizować. Tą modernizację będą się opłacać. To na pewno tak. Nawet jeżeli nie byłyby to wielkie ładunki. Przecież dzisiaj w Anglii węgla już się nie wozi kanałami. Te kanały zostały zbudowane w XVIII wieku, żeby dowieźć węgiel. Już się nie wozi tego węgla, ale kanały nadal pracują. Prawdopodobnie nie przewożą tyle ładunków, co kiedyś. Dobrze. Na przykład mam jeszcze takie pytanie, czy na przykład są technologie, w Polsce, na przykład właśnie tutaj poszerzania tej całej infrastruktury lub też mam teraz na myśli technologie dotyczące budowy środków transportu. Czy mamy takie rodzime technologie, czy też należałoby je importować? To jest dobre pytanie. Przyznam się, że czy mamy know-how, żeby stawiać zarówno infrastrukturę, jak i tabor? Tak, w skrócie. To jest dobre pytanie. Są stoczne rzeczy cały czas funkcjonują. Zarówno na Wiśle są, jak i na Odrze. Jest kilkanaście. Pan w zasadzie dał pan procesor przed chwilą. Jakbyśmy mieli nowoczesne technologie przy budownictwie rzecznym,
nie mielibyśmy problemu z samą wezwocą. Po prostu tamę wezwocą wybudować się tak samo, jak na początku 20 roku. I teraz tamy na zachodzie, tutaj będziemy przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, gdzie się bardzo dużo, nie powodują takich skutków. To znaczy, mają inną technologię. Inaczej są robione. No nie powodują takich skutków. Jeżeli tutaj się, to co profesor mówi, prawda, jest sprawa, no nawet rozdrucji, rozdrucji Wrocławka. To taki profesor, to może pan zapisać, Włoskiewicz się nazywa, w Toruniu. I on tutaj przygotował takie ekspertyzy, że w zasadzie należy, i to tyle, że to są wielkie koszty, rozebrać Wrocławek i wrócić do stanu tego, jaki był przez rok. Ale wtedy droga wodna będzie zlikwidowana. No, biorąc pod uwagę to, że i przed, i za tym odcinkiem to jest droga klasy pierwszej, czyli tam poziom zanurzenia metrów, to w sumie nie ma żadnego znaczenia. Jeszcze a propos tego pytania o technologię, w kontekście budowy taboru, powiem szczerze, że to jest problem drugi albo trzeciorzędny, bo zanim biznes podejmie decyzję jakiejkolwiek inwestycji w ten sektor, on musi mieć pewność, że perspektywa rozwoju jest co najmniej stabilna. A na ten moment takiej perspektywy nie ma, bo politycy sami nie wiedzą, co z tym zrobić. Decyzje muszą zostać podjęte na dużo wyższym poziomie, czyli czy mamy zielone światło, czy też nie. I jeśli tak, to wtedy będzie można zacząć się zastanawiać, jak ten tabor do nas ściągnąć. Ale oczywiście to nie dotyczy infrastruktury, no bo technologie, bo to będzie z kolei jedna z pierwszych decyzji. Jeśli tak, no to z kim? No to w takim razie potrzebne by były jakieś rodzime technologie. Natomiast jeśli chodzi o tabor, to jest, myślę, dużo dalej. Ale przemysł to trzeba tak na nie. Na nie najgorszym poziomie. I jeszcze zwłaszcza, jeżeli chodzi o ich specjalne jednostki albo małe jednostki. Tam co przypuszczam, tu będą wymagania szczegółowe, w zależności od szlaku wodnego, prawda? Każdy szuka, że jakoś internetu to może wyglądać. To z tym byśmy sobie poradzili. Natomiast problem jest budownictwo wodne, no wójt tak to budownictwo wodne. I tu nie mamy tradycji. A poza tym, no, zbudować drogę, plan, to się nazywało plan Wisła, Gierek to znaczy nie robił, tylko mówił. Tak, mówił o 12 zapłatach. 12, tak, zrobił drogę Wisłym, a Gdańskim. Tak, 12 wielkich zapór. Ale 12 wielkich zapór oczywiście z piętrza wodę. Tam mogą te statki o większym zanurzeniu płynąć. Ale żeby to był kanał, to nie. Nie wystarczy spiętrzyć wody. To trzeba zabudować. No. Śluzy przepusty, ale brzegi. Prawda? Rzeka jak płynie, to nie płynie tylko woda. Płynie dno. Wszystko płynie. Mhm. To nie jest tak, że woda po czymś spływa. To trzeba, żeby ona spływała, to trzeba to dno zabudować. A samo postawienie tam tutaj nic nie pomoże. Ale dobrze, pan to jest niezmiernie ważny problem. I to nie tam go dalej to dąży. Tutaj podobna decyzja. Tak. Decyzja polityczna. To jest stanowska decyzja polityczna. Bo nie ma potrzeba modyfikacji. Budujemy to a to. Albo nie budujemy. A poza nim nie budujemy nic, ewentualnie lokalne jakieś rozwiązania. Mała atencja. Lokalne rozwiązania. W Warszawie, prawda, żeby tramwaj wodny wchodzić, to jest potrzebne jakieś lokalne rozwiązania. Tak, no wydaje się, że tutaj może tak ktoś podsumowując tą naszą rozmowę, bo wydaje się, że możemy ją ciągnąć. Na wszystkie poruszyć chodzi tutaj o różne prognozy, o których też mówiłeś, tutaj o różnych właśnie proporcjach, jak to ma w przyszłości wyglądać. I co jest niby właśnie prognozowane tutaj przez Unię Europejską. I mam takie pytanie, czy to ma charakter prognoz zaleceń, czy jakichś tam wolnych wniosków, jak to ma w przyszłości? Prognozy popytu? Znaczy, że w przyszłości na przykład ma się zwiększyć udział transportu śródlądowego, tak? Na tle innych przemysłów.
o tym mówisz, żeby przenieść najpierw 30% z dróg na kolej, tak, a 50% dotrzeć do 50%. Czy to ma charakter jakichś właśnie zaleceń? Czy tylko to jest takie luźne przewidywanie, czy to ma charakter obligatoryjny, tak jak w przypadku kwot emisji CO2? Obawiam się, że to nie ma charakteru obligatoryjnego, jest bardziej zaleceniem. No i myślę, że to jest też uzasadnione, że nie jest to obligatoryjne, bo Unia Europejska nie może komuś kazać, a jeśli tak, no to musi odpowiednie sankcje zastosować, to też jest mało prawdopodobne. Wobec czego jest to charakter zalecenia, jest to treść białej księgi na temat transportu, przyjęty przez Komisję Europejską bodajże w 2011 roku, jeśli dobrze kojarzę. No i ma bardzo luźny charakter. Jak to będzie egzekwowane, jakie będą sankcje, podejrzewam żadne. Jest to raczej dobra praktyka, którą Unia Europejska na drodze różnych konkretnych narzędzi będzie starała się wdrażać w poszczególnych państwach. Promowanie rozwiązań ekologicznych. Tak, bezpiecznych, bardziej efektywnych. Zakończę. Dobrze. Czy wydaje się, że możemy kończyć tą część, to spotkanie. Dziękuję również.